Galicja Kraków. Bardzo ciekawy wyścig na ziemi i Kusz to dwie faworytki w tym wyścigu. Kusz to aktualna rekordniczka Polski, bo ta zawodniczka, która płynie na torze czwartym, ale najlepszym rezultatem w ostatnich 12 miesiącach legitymuje się Klaudia na ziemi. Według czasów zgłoszeń 2.8.10 na ziemi, 2.10.12 Kusz. A rekord Polski Alicji Kusz to 2.07.06 z Istanbulu z 2009 roku z Mistrzostw Europy. Taki rezultat, ale w kostiumie poliuretanowym właśnie podczas Mistrzostw Europy w stolicy Turcji uzyskała Alicja Kusz. Po pierwszych 50 metrach właśnie ta zawodniczka, rekordzista Polski na prowadzeniu 30.17 sekundy. Nieznacznie z tyłu za Alicją Kusz jej koleżanka klubowa Klaudia Naziębło, a na trzeciej pozycji Anna Kozłowska, reprezentująca 15 Bydgoszcz. Jedna minuta, 2 sekundy i 74 setne. To czas na pół metru prowadzącej Ali Kusz. Tak, widzimy zdecydowanie rekordzistka Polski w tej chwili na prowadzeniu. Nic tutaj się chyba nie może zmienić. Jej przewaga jest zbyt wielka, aby Klaudia Naziębło mogła nawiązać z nią walkę na ostatnich 50 metrach. 1 minuta 35,53 setne. Dobre tempo, bardzo dobre tempo Alicji Kusz po 150 metrach, a więc tutaj rezultat w okolicach 2 minut 10 sekund. Alicja Kusz, Klaudia Naziębło i Anna Kozłowska to dwójka prowadzących zawodniczek tej konkurencji. Oj, nie wyłączona tablica przez Alek Kusz, niestety. Druga na mecie 2.11.38, a więc prawdopodobnie z tyłu automatu będziemy mieli wynik zarejestrowany. Zobaczymy, coś tam się 2.8.90 wyświetliło nam się w tej.